Mieszkańcy Grocholic mogą cieszyć się z odnowionych terenów zielonych. Początkowo inwestycja miała być realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, ale zmiany w planach i rozszerzenie zakresu prac spowodowało, że miasto pozyskało na ten cel również fundusze zewnętrzne. Szanowni Państwo, ta inwestycja dobiegła końca. Ona rozpoczęła się w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bełchatowa. To ten projekt został przez mieszkańców wskazany jako projekt, który w ramach budżetu obywatelskiego należy dofinansować. Trzeba sobie powiedzieć, że ten projekt był znacznie zmodyfikowany, ponieważ udało się uzyskać i tutaj na wniosek pani prezydent złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu otrzymał dotację na to zadanie, tak abyśmy mogli zwiększyć zakres tego wniosku, tak naprawdę wypełnić pełne zapisy, które były zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego i one dzisiaj się już przełożyły w realizację w terenie. Serdecznie zapraszamy na te dwa tereny przy ulicy Częstochowskiej i przy ulicy Tkackiej do możliwości skorzystania. Jeden bardziej teren dostosowany dla osób małych, czyli naszych dzieciątków, które mogą skorzystać z placów zabaw i tej mniejszej, nazwijmy to, mniejszych placów i park, który ma swoje atuty i można też skorzystać chociażby z siłowni, czy posiedzieć właśnie w odnowionym terenie parku. Jakie plany w temacie zieleni w mieście ma urząd? Planujemy tak naprawdę w przyszłym roku utrzymać te rzeczy, które są. Pamiętajmy, że zwiększyliśmy o dziesiątki hektarów Bełchatów zieleni, który dzisiaj wymaga dużych kosztów do tego, aby je utrzymać. To są kolejne hektary łąk kwietnych. I tutaj po raz kolejny do Państwa apeluję i proszę o pewnego rodzaju zaakceptowanie tych rozwiązań dotyczących łąk kwietnych, które w pewnym stopniu muszą być do czasu wysiania się, do czasu, jak to mówią fachowcy, dłuższej wegetacji niż normalne tereny, niekoszone, tak aby to miało sens i tutaj te tereny będą realizowane. Czekamy na uchwalenie budżetu czy na przygotowanie zadań do budżetu. Wnioski mieszkańców spłynęły do 30 września. Zobaczymy, jakie są propozycje dotyczące także terenów zielonych i będziemy w najbliższym czasie podejmować decyzje. Dobrze utrzymane tereny zielone cieszą. Warto jednak pamiętać, że aby taki stan rzeczy cieszył przez długi czas, my sami musimy o tę zieleń dbać. Ponad 130 tysięcy złotych kosztował nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej nr 13 na osiedlu Przytorze. Połowę środków przekazał PFRON, reszta pochodziła ze środków miasta. Ten okres wakacyjny to był okres wytężonej pracy, kiedy były prowadzone różnego rodzaju prace właśnie w placówkach szkolnych. W szkole podstawowej nr 13 powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych. Jest to podjazd właściwie wymagany, ponieważ szkoła prowadzi klasy integracyjne. Chodzi o to, żeby uczniowie, którzy mają problem z poruszaniem się, mogli bez właśnie tych przeszkód skorzystać w pełni z obiektu. Szkoła jest wyposażona również i w windę. Koszty inwestycji to 113 tysięcy złotych. Połowa tych środków pochodziła z PFRON-u, resztę dołożyło miasto. Szkoła podstawowa nr 13 to jedna z największych placówek edukacyjnych z oddziałami integracyjnymi. Jest w pełni wyposażona w sprzęt i rozwiązania techniczne pomocne osobom niepełnosprawnym. W szkole 5 spośród 34 oddziałów to klasy integracyjne. Z nowego podjazdu korzystać będą też podopieczni przedszkola. Biblioteka od lat nie jest już miejscem, w którym tylko wypożycza lub czyta się książki. Wiedzą o tym dobrze wszyscy, którzy bełchatowską książnicę odwiedzają regularnie. Obecnie w murach biblioteki można oglądać prace artystów z pracowni artystycznej obrazki Przemysława Obarskiego. Można przyjść oglądać wystawę otwartą pracowni artystycznej obrazki pana Przemysława Obarskiego, której wernisaż odbył się podczas Festiwalu Sztuki Jabłka. Zapraszam Państwa do oglądania, podziwiania i zapewniam, że odbiór sztuki pośród zapachu książek jest doskonałym relaksem, wytchnieniem i zapewni zmysł estetyczny każdego. Obrazy są piękne, jest ich dość dużo, więc można oglądać, podziwiać, wyciszyć się. Jeszcze mamy piękną jesienną dekorację, to też pomoże w odbiorze sztuki. To są młodzi autorzy, to są malarze, nawet małe dzieci, chyba 8-letnie. Pan Przemysław mówił, że nawet pod
po 3 miesiącach udziału w warsztatach można namalować piękne dzieło. Ja troszkę sceptycznie do tego podchodzę osobiście, ale jeżeli ktoś potrafi, ma zamiłowanie do malowania, do sztuki, to myślę, że właśnie w tych obrazach jest to wyrażone. Prace można oglądać do końca października w holu i jednej z sal Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim odnotowano 3 osoby zakażone koronawirusem. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 271, natomiast liczba wykonanych testów 90, w tym 3 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 112 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Nikt nie zmarł. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 6101, natomiast liczba wykonanych testów 2876, z czego 118 osób otrzymało wynik pozytywny.